Graffiti w CSGO stworzone w celu upamiętnienia bądź takiego zapisania na mapach części historii Counter-Strike'a. Głównie chodzi tutaj o te różne wyjątkowe, warte zapamiętania akcje, które miały miejsce na majorach. Do tej pory uzbieraliśmy pięć takich sytuacji. Czy ten granat dosia? Powinien do nich dołączyć? Ja jestem Merwo i zapraszam Was do oglądania. I możesz teraz powiedzieć, ale Merwo, przyjacielu, ja kiedyś będąc w Gold Nova rzuciłem granat na mapie Dust 2 i doleciał on aż na miraż, zabijając pięć osób. Więc co jest z tej akcji takiego wyjątkowego? Spokojnie, okej? Okay, spokojnie. Jesteś prawdopodobnie tym wyjątkowym, zmarnowanym talentem CSA, jednak takie akcje, które ty wykonujesz codziennie, innym. Nie przydarzają się nigdy. Jednak te, które mają już swoje graffiti na mapach Counter-Strike'a, były wyjątkowe z wielu powodów. I to właśnie o nich najpierw, w ogromnym skrócie, chciałbym opowiedzieć, zanim przejdziemy do tej według mnie wyjątkowej akcji z ostatniego Majora. Niektórzy uważają, że aby dana akcja zasługiwała na graffiti, powinien być to klacz 1-5 z rozbrojeniem bomby, zabiciem kogoś z noża w międzyczasie i jeszcze w ten sposób wygraniem całego meczu. Wszystko w jednej rundzie. Niemniej jednak spójrzmy na to, jakie akcje właśnie do tej pory uzyskały graffiti. Coldzera Zera na, na Mirage, myślę, że akcja, która najbardziej na to zasługiwała, mnóstwo szczęścia, ale również pozwoliła drużynie na ogromny kombak z tej sytuacji i wygranie meczu w ogóle w ostateczności. Później dużo osób próbowało naśladować tę akcję. Akcja Simple 1 na 2 z też myślę sporo szczęścia. Dwa no mogłoby mogło to spokojnie nie wyjść, ale było to tak niesamowite i tak wywarło ogromne wrażenie na widzach, że właśnie otrzymało graffiti. Kolejne sytuacje Fnatic 4 awupy na na respie przecież, kto można powiedzieć nie próbował tego wcześniej. Zabili raptem jednego gracza, co w tym takiego niesamowitego. Ale było to na tyle myślę charakterystyczne i ludzie to zapamiętali na długo, że właśnie również otrzymało graffiti. Olaf Meister, rozbrojenie w ogniu. Można powiedzieć, no dobra, ale nawet jakby tego nie dał rady rozbroić, jego drużyna miała później czas, żeby to zrobić mogli spokojnie, ktoś inny mógłby to później spokojnie rozbroić. Fnatic również, ten boost na overpassie słynny, myślę, że to była na tyle charakterystyczna akcja, że nikt nie ma wątpliwości, że właśnie fajnie, że tam ten znaczek się znalazł. co co próbuję Wam mniej więcej teraz przekazać, to fakt, że te akcje nie wymagały jakiegoś ogromnego skilla od nikogo w żadnej sytuacji, trochę szczęścia, trochę takiego dobrego po prostu momentu, żeby to zrobić na majorze, w fajnym momencie i stało się to charakterystyczne dla graczy, stało się taką akcją, którą ludzie później próbowali naśladować, Próbowali szukać jakiegoś busta na overpassie. Później gracze próbowali na miraż skakać właśnie z AWP'ą, żeby tak kogoś, tak kogoś zabić, czy jakieś inne akcje. I teraz przejdźmy właśnie do tego naszego granatu na Inferno. Po zaplantowaniu bomby na Inferno, na bombsite, A, jeśli schowamy się w tym narożniku i mamy dużo punktów życia, przetrwamy wybuch. Możemy w ten sposób zachować broń i po prostu do samego końca stać w bombsite'cie, patrzeć czy żaden antyterrorysta nie chce rozbroić jakoś bomby, po cichu i tak dalej, tak dalej. To właśnie chciała zrobić drużyna Immortals. Jednak Gambit w tym momencie no, po prostu savewowali broń. Mogli się dowolnie wycofać, schować, nic nie robić. Dosia wpadł jednak na świetny pomysł. Znalazł się w idealnej sytuacji. Miał granat, był tam blisko, domyślał się, że zawodnicy z Immortals mogą tam stanąć. Dużo rzeczy złożyło się idealnie, że tak powiem, w jednym momencie, z okoliczności. I wpadł na właśnie świetny, bardzo mądre zagranie pomysł, żeby rzucić tam granat. To zabrało punkty życia przeciwnikom i wybuch bomby ich zabił. No, stracili dwóch graczy, straciło bronię, pancerz i tak dalej. W następnym meczu, nie, w następnej rundzie nie mogli grać takiego. Pełnego fula i przegrali kolejną rundę. Nie mieli wszystkich granatów i tak dalej. Ciężko powiedzieć, czy to miało wpływ właśnie na przegranie tej rundy. Na pewno, powiem, na pewno się przyczyniło. Czy ta akcja zdecydowała, że, że Gambit wygrało w finale? Nie, na pewno nie. Mnóstwo innych akcji miało na to wpływ. Klacz, Hobbita i tak dalej. Ogólnie nie można jakoś przeceniać wagi tej akcji, że była ona jakaś najważniejsza. Na pewno nie o to mi chodzi. Myślę, że jednak była ona. Na tyle wyjątkowa, na tyle takie mądre naprawdę zagranie dosi w tym momencie, dosia powinienem mówić bez, bez odmiany tego niku, że myślę, że wielu graczy w przyszłości będzie próbowało to jakoś powtórzyć. Oczywiście teraz po tej sytuacji ludzie przypomnieli się o sobie, że chociażby Get right kiedyś coś takiego spróbował na inferno z Mołotowem z 2-3 lata wcześniej, z tego co pamiętam no niemniej jednak myślę, że mało osób wcześniej by kiedykolwiek na to wpadło, żeby właśnie w takiej sytuacji, zamiast zupełnie bezpiecznie wycofać się, przecież nie miał nic do, do stracenia, po co mógł ryzykować, że gdzieś tu ktoś będzie wybiegać, mógł po prostu się wycofać, on postanowił zaryzykować rzucić ten granat. Dlatego myślę, że fajnie by było, gdyby gdzieś w tym narożniku pojawiło się jakieś ostrzeżenie, czy jakiś lecący granat, jakiś taki mały znaczek na ścianie przez Valve, że można tutaj w ten sposób zginąć na, od wybuchu, tak jak chociażby jest na treinie. nie jest to związane z żadną akcją, z żadnym majorem, ale tutaj kiedyś, był taki błąd, że można było wskoczyć na gołębie, i w ten sposób wlecieć nad mapę i biegać w ogóle poza teksturami, poza obszarem całej mapy. Zostało to naprawione, jednak został właśnie taki znaczek dodany. Przez Czy coś takiego również będzie na Inferno, w tym rogu, w tym narożniku, przy bombście A? Bardzo fajnie by to było, według mnie, moich, według mnie by to fa bardzo fajnie było, gdyby coś takiego się znalazło Takie jakieś małe ostrzeżenie i gracze, sejwujący w tym miejscu bronie, czekający na wybuch bomby, mogliby spojrzeć na to i przypomnieć sobie tę sytuację, że kiedyś ktoś właśnie też w ten sposób chciał bezpiecznie zasejbować broń i zginął w dość ciekawych okolicznościach. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, i trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w kolejnym filmie.